Kateryna Babkina to ukraińska pisarka oraz ubiegłoroczna laureatka literackiej nagrody Angelus, która jest przyznawana we Wrocławiu. Pani Kateryna wraz z córką i matką uciekły z Kijowa przed wojną. Ich podróż do Wrocławia trwała 5 dni. Udało nam się porozmawiać z ukraińską pisarką, która opowiedziała nam swoją osobistą i przejmującą historię. Kateryna Babkina jest ukraińską pisarką, dziennikarką, scenarzystką i menadżerką kultury. Ma na swoim koncie kilka tomików poezji, powieści, zbiorów opowiadań, książek dla dzieci, a także scenariuszy filmowych i teatralnych. W zeszłym roku Babkina odebrała we Wrocławiu literacką nagrodę Europy Środkowej Angelus, którą otrzymała za powieść Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek oraz zdobyła Nagrodę Publiczności imienia Natalii Gorbaniewskiej. W ramach tej nagrody laureatka lub laureat jest zapraszany na 3-miesięczną rezydencję pisarską we Wrocławiu. Tak też miało stać się z panią Kateryną. Do Wrocławia miała przyjechać w sierpniu, jednak wojna spowodowała, że w stolicy Dolnego Śląska pojawiła się wcześniej. Rezydencję pisarską planowałam rozpocząć tutaj w sierpniu, być zrelaksowana, oddać dziecko do żłobka i rozpocząć pisanie książki. Zamiast tego, kiedy byłam w Kijowie, który był najbardziej zagrożonym miejscem w tamtym czasie, zdałam sobie sprawę, że będę musiała w pewnym momencie dostać się do granicy i ją przekroczyć. Wysłałam więc wiadomość do Irka Greena z zapytaniem, czy mają coś przeciwko, jeżeli moja rezydencja we Wrocławiu rozpocznie się jak najszybciej, jak tylko uda mi się dojechać, ponieważ mam ku temu powód. I on odpowiedział, oczywiście przygotujemy dla ciebie mieszkanie. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że wydostała się z Kijowa, gdy skontaktowała się z nami, natychmiast oczywiście przygotowaliśmy mieszkanie rezydencyjne, w którym miała mieszkać od sierpnia i tak naprawdę już od piątku czekaliśmy na nią. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, jak długo czeka się na granicy. Teraz wiemy, że z każdym dniem ten proces się wydłuża. Dopiero we wtorek wieczorem przyjechała do nas bezpiecznie z mamą i córeczką. Myśmy czekali już na nią. Jak podkreśla pisarka, możliwość pobytu w mieszkaniu rezydencyjnym Domu Literatury w bezpiecznym miejscu to wielki przywilej i luksus, który jest nieosiągalny dla wielu innych obywateli Ukrainy. I can feel guilty. Mogę czuć się winna, ponieważ jestem w bezpiecznym miejscu, a wiele osób z małymi dziećmi, ze starszymi osobami nie jest bezpiecznych. Czuję się również rozproszona i zagubiona, ponieważ wszystko, co do niedawna znaczyło coś w moim życiu, teraz nie ma już znaczenia. All that used to matter in my life doesn't matter anymore. Mimo tragicznych okoliczności, Babkina nie zamierza się poddawać. Zamierza walczyć o wolność swojej ojczyzny również poza jej granicami, bronią, którą umie posługiwać się najlepiej, czyli słowem. Piszę i mówię o tym, co dzieje się na Ukrainie 24 godziny na dobę. Piszę do różnych gazet, do różnych stacji radiowych i telewizyjnych, ponieważ to bardzo ważne, aby teraz o tym mówić. Świat powinien wiedzieć, co się dzieje i to też robię. Opowiadanie historii to coś, co robię dobrze. To moja praca jako pisarki. Jestem wręcz zobligowana, żeby to robić, więc robię to i nie przestanę. Agata Todorow, Echo 24.